Suwalczanie często zapominają, że kanalizacja to nie pojemnik na odpadki. Śmieci wrzucone do sedesu mogą zatkać nie tylko odpływ, ale i doprowadzić do poważnych awarii pomp w oczyszczalni ścieków. Okazuje się, że największą zmorą pracowników PEWiK-u są patyczki do czyszczenia uszu. Do kanalizacji w zasadzie niczego nie powinniśmy wrzucać. Prezes Grzegorz Kochanowicz przypomina, że kanalizacja służy wyłącznie do odprowadzania ścieków. Ścieki to jest po prostu brudna, zanieczyszczona woda. W związku z tym w kanalizacji powinny płynąć ścieki w postaci zanieczyszczonej wody. Nie powinno być w kanalizacji odpadów stałych, czyli popularnie zwanych śmieci. Jedyne, co zgodnie z zasadami higieny w kanalizacji powinno się znaleźć, to papier toaletowy i nic więcej. Niestety, jak pokazuje życie, ta zdroworozsądkowa zasada nie jest respektowana przez mieszkańców. Suwalczanie, którym nie chce się wyrzucać odpadów do kontenera, wykazują sporą kreatywność w upychaniu zbędnych przedmiotów do klozetu. Trafiają się w kanalizacji takie rzeczy jak torebki plastikowe, obierki od ziemniaków, marchewki, warzywa różnego rodzaju, całe ogórki, pokrojone warzywa. Niestety resztki kuchenne nie rozpuszczają się w wodzie, ale osiadają na kratach ściekowych, które oczywiście pracownicy PEWiK-u muszą sukcesywnie i nadzwyczaj często czyścić. Zakład wodociągów powinien zajmować się wodą i odprowadzaniem ścieków, a nie odbieraniem odpadów z mieszkań. Najbardziej uciążliwe w tym wszystkim, proszę Państwa, to są te patyczki do czyszczenia uszu. One się wydają, są niewielkie, drobne, ale właśnie przez to, że one mają taki, a nie inny kształt, one przepływają u nas przez wszystkie urządzenia na oczyszczalni ścieków. W efekcie zatykają pompy na oczyszczalni ścieków, a w skrajnym wypadku nawet poprzez oczyszczalnię ścieków potrafią przepłynąć i wypłynąć do rzeki. Nie tylko patyczki higieniczne, ale waciki, a nawet słoiki i zakrętki to przedmioty, które powodują zatory w kanalizacji. Zatkana kanalizacja bardzo często trafia do piwnic, budynków, także tych osób, które nie zanieczyszczają kanalizacji śmieciami, ale też do osób, które te śmieci do kanalizacji wrzucają. Prezes PEWiK-u przypomina, że wrzucanie czegokolwiek poza brudną wodą i papierem toaletowym do kanalizacji jest nie tylko niewłaściwe, ale i niezgodne z prawem. Jest też sprzeczne z elementarną logiką. Kanalizacja to nie śmietnik.